Jesteśmy w aurze spokoju, tak nazywa się to miejsce, ale oprócz tego faktycznie panuje tutaj taka aura spokoju. Moim gościem jest pan Adam Stań i będziemy rozmawiać o floatingu. Chciałabym przedstawić swoim widzom, czym jest floating, więc może zacznijmy od tego, co to w ogóle jest. Więc floating to jest to leżenie, unoszenie się na powierzchni wody, wody osolonej. Niezwykłą solą, ale solą Epsonu, siarczanem magnezu. Tak naprawdę zamykamy się w pomieszczeniu, w którym nie docierają do nas żadne bodźce. Którzy nazywają deprywacją sensoryczną, troszkę mylne stwierdzenie, jest to terapia REST, czyli terapia ograniczonej stymulacji środowiskowej. Ograniczamy zupełnie bodźce, które do nas docierają i staramy się uzyskać taki efekt braku czegokolwiek dookoła nas. Tylko my. I po co? Po co? No właśnie, tu jest dużo możliwości wykorzystania kabiny, bo ma różne działanie. Przede wszystkim ma nam poprawić humor, ma nas rozluźnić. Wytwarzamy endorfiny, hormony szczęścia, również hormony, które sprawiają, że uśmierzają nam ból. Także w momencie, kiedy mamy jakieś schorzenia, po złamaniach, przy jakichś kontuzjach, przy jakichś naciągnięciach, w momencie, kiedy po prostu mamy stresujące życie, po prostu chcemy spróbować czegoś nowego, wtedy korzystamy z floatingu. Dobra opcja w dzisiejszym świecie, kiedy wszyscy jesteśmy mocno przebodźcowani. Tak. Czy to reklamami, czy hałasem, czy ogólnie wszystkim, co się dzieje w internecie, a tutaj odcinamy się od tych wszystkich bodźców zewnętrznych. Mamy taką chwilę, żeby się po prostu zresetować. Wyciszyć, tak? Zresetować, dobrze powiedziane. Czyli w momencie, kiedy niezależnie od tego, czy żyjemy na sportowo, tak, czyli czy pracujemy fizycznie i potrzebujemy spokoju dla naszego ciała, czy pracujemy znowu umysłowo. Znowu siedzimy przed komputerem, powiedzmy, przez cały dzień, tak, i potrzebujemy tego relaksu, ale potrzebujemy się zresetować, po prostu rozluźnić i wrócić od nowa do pracy. Ja jestem podekscytowana, bo jeszcze nigdy tego nie robiłam i myślę, że duża część widzów również nigdy nie testowała tej metody relaksacji, może tak to też nazwijmy. I co trzeba wiedzieć przed pierwszym floatingiem? To znaczy, co powinniśmy ze sobą zabrać? Jak długo trwa taka sesja w kapsule czy też kabinie? I co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Oczywiście przed floatingiem należy sprawdzić przeciwwskazania, bo takie są. Należy sprawdzić, czy nie jesteśmy w grupie, która po prostu nie powinna korzystać z floatingu. Każdy punkt floatingowy, każdy ośrodek zazwyczaj na swoich stronach umieszcza takie przeciwwskazania. Jakie to są? Jakie to są? Zaczynamy oczywiście od jakichś skaleczeń, uszkodzeń skóry. No, bo w związku z tym, że jest to sól, jest to po prostu bolesne, więc unikamy kontaktu z ranami. Oprócz tego oczywiście przed samym floatingiem nie depilujemy się, nie golimy, ponieważ są to wtedy otwarte jakieś rany, pory, więc jakieś uszkodzenia na skórka, więc to po prostu jest bolesne. Możemy się troszeczkę, od razu uspokajam, możemy się troszeczkę zabezpieczyć przed takimi obtarciami, znaczy w przypadku takich otarć. Do tego co służy nam wazelina, smarujemy dane miejsce, daną część ciała wazeliną i ochraniamy nasze ciało po prostu przed tą solanką, żebyśmy czuli się komfortowo. Wiadomo, czasami nie jesteśmy w stanie się uchronić przed tego typu rzeczami. Co więcej? Więcej epilepsja, ciąża, pierwszy trymestr i tutaj też oczywiście tak z rozwagą, o co chodzi z tą ciążą, bo tutaj wiele osób pyta o tą ciążę. Ona nie jest przeciwwskazaniem tak naprawdę. My się troszeczkę bronimy, my jako nasz wizerunek floatingu. Pierwszy trymestr jest po prostu trudnym trymestrem, w którym wszystko się może zdarzyć, więc nie chcemy, aby tu jakieś podejrzenia trafiły na nas. Ale jak najbardziej zalecamy, proponujemy i jest to jak najbardziej zbawienne dla kobiet w ciąży, odciążenie kręgosłupa. Oczywiście epilepsja jest to jeden z ważniejszych punktów, ponieważ jest to choroba, która powoduje, że nie jesteśmy w stanie kontrolować naszego ciała w kabinie, więc jest to zagrożenie. No i po resztę zapraszam. Sprawdzenie sobie na stronach swoich ośrodków najbliższych, ponieważ trochę ich jest po prostu. To teraz przejdźmy do tego, jak to wygląda. Przechodzimy i co? Co musimy mieć ze sobą? Co musimy spakować w domu? Zasady. Większość ośrodków jest tak przygotowanych, że możemy przyjść z biegu prosto z pracy, nie musimy mieć ze sobą nic. W praktyce warto ze sobą zabrać ręcznik, klapki,
ewentualnie jakąś odżywkę do włosów. Warto też, umawiając się po prostu do danego ośrodka, zapytać, jakie są warunki w danym ośrodku po prostu. Każdy ma inne, u każdego troszeczkę to inaczej wygląda. No i też podpowiedzą, jak się przygotować i podpowiedzą, co ze sobą zabrać. To, co najważniejsze, to oczywiście ręcznik i klapki. To warto mieć choćby dla własnego komfortu. No tak jak mówię, większość ośrodków jest przygotowanych na to, żeby przyjąć nas po prostu z biegu. A kostium kąpielowy, czy to się robi nago? No tak, kostium kąpielowy jest nam niepotrzebny, jest nam zbędny. Nawet są zalecenia, żeby po prostu go nie używać, ponieważ jest to dodatkowy bodziec, tak? Jest to jakiś dotyk, ucisk gumek, tego tutaj nie chcemy. Dodatkowo jeszcze siarczony magnezo, który wystaje ponad powierzchnię wody, się krystalizuje i robi się sztywny i nas uciska dodatkowo. Ale, znowu pojawia się ale. No my jesteśmy tak skonstruowani, że czasami po prostu czujemy dyskomfort, będąc nawet w pomieszczeniu, które jest zamknięte, jest oddzielnie, nikt tam nie wchodzi. Będąc nago, czujemy dyskomfort. Oczywiście nie ma przeciwwskazań do tego, żeby wejść w ten strój kąpielowy. Jak najbardziej możemy to zrobić. Może następny raz będziemy bardziej śmieli i wtedy wejdziemy nago. Wybaczcie, ja będę miała na sobie kostium kąpielowy. Jeszcze pytanie o klaustrofobię, bo tutaj zamykamy się jednak w jakimś pomieszczeniu. Ja już patrzyłam, jak wygląda ta kabina i nie wygląda strasznie, ale ja jednak jestem jedną z tych osób, które czują troszeczkę dyskomfort w zamkniętym pomieszczeniu. Czy klaustrofobia jest przeciwwskazaniem, czy niekoniecznie? Jakie ma Pan doświadczenia w związku z tym? Klaustrofobia ogólnie nie jest przeciwwskazaniem, ale tu należy uważać oczywiście, co się wybiera, jakie urządzenie się wybiera. W zależności od tego, jaka ta klaustrofobia u nas jest, jak się objawia, to już my sami czujemy, czy jesteśmy w stanie wejść do danego pomieszczenia, czy do danego urządzenia, czy nie. Są kapsuły, oczywiście różnych rozmiarów, są kabiny, czyli różne urządzenia po prostu floatingowe. Należy sobie sprawdzić naprawdę na tej stronach. Oczywiście zawsze możemy nie zamykać drzwi, możemy nie zamykać klapy. Są różne rozwiązania. No ale oczywiście polecam tutaj większe urządzenia, w których po prostu czujemy się bardziej komfortowo, tak? Dużo gorzej jest w samochodzie czy w windzie, więc to nie powinno być żadnego problemu. Ja już patrzyłam, faktycznie nie wygląda to strasznie i chociaż troszeczkę się boję, to już nie mogę się doczekać, kiedy to przetestuję, także ja chyba już Pana pożegnam, podziękuję za rozmowę i idę testować na sobie, jak to wygląda. No dobrze, jesteśmy tutaj w tym pomieszczeniu, w którym znajduje się kabina i przychodzę tutaj i co muszę zrobić? Przede wszystkim rozbieramy się, bierzemy prysznic. Zawsze przed każdym wejściem do kabiny bierzemy prysznic. Następnie gasimy światło w łazience, wchodzimy do kabiny. A nie będę gasić. Kładziemy się powoli na wodzie, automatycznie ta woda nas unosi w górę. Zapominamy o tym, że jesteśmy na wodzie, czyli nie pływamy. Zapominamy o typowym oddechu, jak przy pływaniu, zapominamy o typowych ruchach ciała, jak przy pływaniu. Po prostu rozluźniamy się i leżymy na tej wodzie, jakbyśmy leżeli na łóżku. Czyli to trochę jak w Morzu Martwym. Jak w Morzu Martwym. Dokładnie tak. Po prostu leżymy, ręce mogą być w górze, nogi w górze i tak nie zanurzymy się. Głowę sobie puszczamy luźniutko do tyłu, rozluźniamy kark, rozluźniamy wszystkie mięśnie ciała. Zasady w środku, nie staramy się medytować, tylko rozluźnić, a medytacja przyjdzie do nas sama. O to właśnie chodzi. W środku znajdują się dwa przyciski. Dwa białe. Dolny od dolnego oświetlenia, górny od górnego, czyli od gwiaździstego nieba. Zasady oczywiście podczas sesji powinniśmy wyłączyć jedno i drugie światło. Jeżeli czujemy jakiś dyskomfort, możemy pozostawić to włączone światło do momentu, aż poczujemy się pewnie. Ale niebo mogę sobie zostawić, bo niebo mi się podoba. Niebo można zostawić, oczywiście ono zwraca naszą uwagę, my chcemy też rozluźnić nasz umysł. Oczywiście możemy, ale ja proponuję wyłączyć docelowo wszystkie światła. Trzeci przycisk, przycisk przywołujący, czarny bądź czerwony, tak to zazwyczaj jest w kabinach rozwiązane. Przycisk, który powoduje, że obsługa przyjdzie i będziemy mogli z nimi porozmawiać, będzie mogła nam pomóc w naszych potrzebach. Dobra, mam nadzieję, że nie będę musiała nikogo przywoływać. To chyba już wszystko wiem, to panowie. To pa. Po
pofloatowałam sobie. Mam w głowie tyle myśli na ten temat, że nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze, przepraszam Was za mój wygląd, bo mam mokre włosy i jestem jeszcze trochę w soli. Mimo, że w ogóle nie moczyłam twarzy, to jednak trochę tutaj gdzieś mi się ta sól podostawała. Generalnie super uczucie, bo nigdy nie doświadczyłam czegoś takiego, że byłam tak odcięta od świata zewnętrznego. Nie czuję się nawet tak bardzo tego, że jest się w wodzie, bo po prostu się dryfuje. Momentami tylko ciało gdzieś tam się lekko obija o ścianki, kiedy dryfuje i słychać bicie swojego serca i ewentualnie oddech. Miałam takie wrażenie, że jedyne miejsce, generalnie czułam się bardzo rozluźniona, ale jedyne miejsce, w którym czułam napięcie, to okolice karku. I to jest miejsce, w którym mnie zawsze się kumulują wszystkie stresy, napięcia, każdy dzień spędzony w większości przed komputerem. Kurczę, mam wrażenie, że jeszcze ta sól mi tutaj gdzieś leci, spada, więc sorry. Zawsze, kiedy spędzam cały dzień przed komputerem, to później czuję to w karku i tak jakby tutaj też to poczułam, że całe napięcie w moim ciele kumuluje się w tym miejscu. Bardzo ciekawe doświadczenie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Wcześniej chyba nie było to wspomniane, że taka sesja trwa minimum 45 minut, a najlepiej minimum godzinę. Tutaj mam napisane, że sesja standardowa trwa 60 minut, a sesja wydłużona nawet 120 minut. Szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić, że można się odciąć aż na 2 godziny w takim miejscu, bo ja spędziłam tam, no przyznam, że troszeczkę krócej niż te 45 minut, a podobno dopiero po 40 minutach zaczyna się odczuwać te całe endorfiny związane z przebywaniem w tym miejscu. Chociaż mnie i tak było bardzo przyjemnie, czuję się na maksa zrelaksowana. Wiem też, że uzupełniłam niedobory magnezu w organizmie, bo tak jak kiedyś nagrywałam na moim kanale film o oliwce magnezowej, to tutaj też jest to taka suplementacja magnezu przez skórę, tak jakby. Więc ja jestem bardzo zadowolona i bardzo Wam polecam, aby przetestować sobie floating, jeżeli macie gdzieś w swojej okolicy taką możliwość. Światło główne, przycisk włączający. Mimo niej zaparował. Przepraszam, nie powiedziałem o tym. Nie, to nie tak. Proszę chwilę poczekać, on sam odparuje.